Mańczek, jak to jest, że budujesz nowy projekt, jest świetnie skonfigurowany, świetnie zrobiony, a to jest dopiero początek wyzwań? No jak to jest, że się urodzi mały szczeniak i co szczeka i od razu w domu potrafi pilnować i siku na podwórko chodzić? Musisz go nauczyć. Dzisiaj powiemy o tym, co się dzieje po tym, jak samochód, nowy projekt wyjeżdża z warsztatu. No i to jest dopiero początek wyzwań. No tak, no dziecko, a dziecko trzeba okiełznać, bo to czort. Pewnie słyszeliście takie określenie bolączki wieku dziecięcego i tak właśnie wyglądają projekty, szczególnie tak skomplikowane projekty i tak zbudowane, przebudowane czy zbudowane od początku projekty jak na przykład nasz. No i u nas też niestety nie obyło się bez problemów. Generalnie samochód jest dobry, a te małe pierdoły powodują, że to nie działa zawsze. Te projekty, które są budowane w warunkach laboratoryjnych i testowane w warunkach laboratoryjnych, potem zderzają się trochę z taką rzeczywistością, jak różne nawierzchnie, różne obciążenia, różne temperatury i nagle się okazuje, że to wszystko nie jest takie kolorowe, jak obliczyli to inżynierowie. No i tam się nie znają w ogóle, na ulicę trzeba jechać, zobaczyć jak to jest, dać samochodowi w na słońcu, w piachu, w deszczu, w różnych kierowcach przede wszystkim, z różnymi operatorami, bo to jest ważne, bo to co w laboratorium to jedno, to co życie pokazuje to drugie. I samochody performance'owe są do dopieszczenia, jak już dopieści, to wtedy jest maszyna, która pozwala dobrze się bawić. No właśnie Mariuszek, skomentuj w takim razie, co się działo w momencie, kiedy po raz pierwszy dostałam ten samochód do ręki. No, działo się, nic się nie działo. Kierownica się cała drgała, trzęsła i się okazało, że 2 tygodnie spędziliśmy nad tym, co zrobić i naprawiliśmy to, zrobiliśmy to. Możemy napisać doktora na temat układu skrętu, jak adoptować Corvette do Nissana, bo Nissana do Corvette, ale nie zdradzę, bo to mnie dużo kosztowało, ale da się zrobić i to naprawdę działa i... No ale to początek, no początki są takie zawsze ciężkie, trudne. Słuchajcie, no i właśnie, a propos początku. Mariuszek daje mi samochód, na który czekałam 2 lata. Wydaliśmy furmankę pieniędzy. Hello, I like money. I teraz ja cała podniecona wsiadam do tego samochodu. Mówię, teraz będą kąty, teraz będzie przyczepność, teraz będzie moc. A tutaj nagle kierownica tak się zachowuje. I to jeszcze przyjechaliśmy na zawody Drift Open, gdzie wszyscy mówili, a macie powietrze w układzie. Pewnie. Znaczy było 50 doradców powiedział inną przyczynę, a totalnie było i co innego. Próbowaliśmy zobaczyć, czy rzeczywiście jest gdzieś to problem z powietrzem, bo takie były najczęstsze sugestie. Niestety też musieliśmy się wycofać z zawodów, ponieważ ja jestem odpowiedzialnym kierowcą i w momencie, kiedy są walki i kiedy są inni kierowcy też na torze, to ja nie będę ryzykowała i jeździła samochodem, który jest niesprawny z naszej perspektywy. W związku z czym wycofaliśmy się z zawodów i potem auto wróciło do warsztatu. Mariuszek starał się dalej walczyć z zagadnieniem. Udało się rozwiązać to zagadnienie, pojechaliśmy potem na tor Białystok. To był niesamowity tor, fajnie się jeździło tam, nie? W ogóle nie, ciekawy nie tor. Nie jeździłem, no ty jeździłaś. Generalnie no, robiliśmy testy i testy pokazały, że układ kierowniczy działa, zawieszenie działa, mosty jest. No i przejechaliśmy do Kielc. Wcześniej jeździłam samochodem, który miał 475 koni. Tutaj nagle samochód, który ma około 800 koni mechanicznych, to było wariactwo, to jest po prostu przepaść. Więc ja tam piszczałam, mówiłam, że muszę też się przygotować, okiełznać trochę tą moc. No i właśnie, tak jak Mario powiedział, i przyjechaliśmy do Kielc. No i przestało auto jechać, nie ma mocy. Nie ma mocy i koniec. Wszystko pokazuje, że działa, wszystko pompuje, wszystko robi. Komputer pokazuje, że nie ma doładowania, wszystko jest szczelne. No i znowu zagadka. Z 6 godzin treningu została nam jedna. Ale, i to jest mistrzostwo świata, słuchajcie. To jest dobry inżynier i dobre zrozumienie samochodu i rozumienie całego układu. Mariusz szukał, gdzie jest problem. Najpierw myśleliśmy, że problem jest we mnie, tak? Kielce są bardzo szybkim torem. Ja próbowałam się napędzić tym samochodem, ile
fabryka dała, mówiąc kolokwialnie, ile Mariusz mi dał raczej. Rzeczywiście tutaj strasznie walczyłam na tym torze, gdzie ja się świetnie czuję na tym torze. Ja naprawdę lubię ten tor, ja tutaj miałam dużo wygranych walk na tym torze, więc nagle nie jestem w stanie go dobrze pojechać. I przyszłam do Mariusza i mówię, słuchaj, no ten samochód nie ma mocy. To jest aż dziwne, bo ten samochód powinien mieć na każdym biegu i na każdych przełożeniach moc. Ale tak jak widzieliście na naszym materiale a propos budowy tego samochodu, przyszłam do Mariusza i poprosiłam, zmień mi przełożenia w tym samochodzie, żeby on był po prostu mocniejszy, żeby on się lepiej wkręcał. Mariusz to zrobił i niestety problem nie został wyeliminowany. Dokładnie. I przełożenia niewiele dały, bo ja byłem sceptyczny do tych przełożeń, bo przy takiej mocy, jakiekolwiek by nie były, mają działać. Wszystko. To ma być maszyna do produkcji dymu. No i tak się okazało, że to właśnie nie przełożenia, a brak doładowania. I w końcu po 3 godzinach szukania, niuchania i łażenia wszędzie, w każdej części silnika znaleźliśmy przyczynę. Tak, to było coś niesamowitego, bo tak, po pierwsze też poprosiliśmy o pomoc Newtona, który jest niesamowitym tunerem i dzięki temu, że mamy EcoMastera, którego też możecie zobaczyć i dowiedzieć się o nim z poprzedniego odcinka, podłączył się, żeby zrobić diagnostykę. Okazało się, że problem jest w doładowaniu, więc zaczęliśmy szukać, gdzie jest ten problem. Dolot był zatkany papierem. Ktoś nam włożył papier do interkulera. Pomyślałby ktoś, że tydzień temu auto jeździło, a dzisiaj nie jeździ? I papier się znajduje w kolektorze, to urósł tam, pszczółki go przyniosły, mrówki, nie, sabotaż. I will find you. And I will kill you. Nie wiemy, jak on się tam znalazł, ale na szczęście Mariusz znalazł rozwiązanie, więc szczęśliwie ostatnie przejazdy widzicie po moim uśmiechu. Były naprawdę super i zaczęłam się wjeżdżać. No i wtedy, kiedy zaczęłam się wjeżdżać, to niestety nastąpił wypadek na torze i koniec treningu. No kolega pojechał trening, tak raz się przejechał i no rosł, i poszedł posionym i, tak. I zaliczył bandę i niestety musieliśmy już przerwać, ale no nic, auto działa. No i jedziemy na kolejne. Mariuszek, jak myślisz, ile czasu minie, żebyśmy mogli się tak dobrze już oswoić i wjeździć i wyeliminować wszystkie wyzwania w tym samochodzie? Pół roku. Ktoś mi kiedyś powiedział przy okazji offroadowego auta, który też, z którym też troszeczkę walczyliśmy, powiedział mi, Karola, projekt się buduje w 2 lata. Wtedy, kiedy już wyjedzie auto w teren, do walki, to jeszcze 2 lata, zanim powiesz, tak, ten samochód jeździ, jestem z niego zadowolony. Prawdę mówiąc, liczę na Mariusza, liczę na Mestwinę, liczę na Newtona i na Grzenia i na całą tą fantastyczną ekipę, że jednak to będzie trwało pół roku. Mam to nagrane. Walczymy dalej, kolejne zawody, kolejne treningi, kolejne tory przed nami, więc wytrzymajcie kciuki, żeby wszystko dobrze szło. Właśnie, trzymajcie kciuki, żeby papieru nam nie wkładali. Słuchajcie, subskrybujcie, lajkujcie i oczywiście czekam na Wasze komentarze, z chęcią poodpowiadamy. Jeżeli macie jakieś uwagi, pytania, jeżeli nie wszystko wyczerpujemy, bo dla nas może niektóre rzeczy są oczywiste, dla Was może niekoniecznie, macie jakieś zagadnienia, o których byście chcieli się dowiedzieć, piszcie, komentujcie, pamiętajcie, seria Driftobus na Start powstała dzięki Wam, na Wasze życzenie, na Waszą prośbę, więc może stworzymy znowu jakąś serię na Wasze życzenie. To co, naprawdę? 15 wydajemy komuś? Nie! Bo dlaczego mamy chętnych? Już tam siedzą. Dużo! Już kibice siedzą. Dużo chętnych, tak. Nie. Na razie 15 nie wydajemy. Aczkolwiek jak się znajdzie na to sponsor. Natomiast jeżeli macie jakieś pytania, zagadnienia, to oczywiście piszcie. My będziemy starali się na to odpowiadać i reagować. Śledźcie, komentujcie, lajkujcie, bądźcie z nami. Cześć! Nara.